zrównoważony rozwój miasta. Czy to jest tylko i wyłącznie chwytliwe hasło? Wieczór Państwu. Witam Państwa serdecznie na debacie Miasto w działaniu organizowanej przez Instytut Obywatelski oraz Urząd Miasta Piekary Śląskie. Temu przedsięwzięciu patronuje pan prezydent Stanisław Kolfanty, który jest z nami obecny. Natomiast teraz chciałbym przedstawić naszych gości, panelistów. Pan dr Paweł Kubicki, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalizujący się w tematyce ruchów miejskich. Pan Janusz Pasternak, pierwszy zastępca prezydenta miasta Piekary Śląskie. Pan dr Tomasz Cisek, radny Rady Miasta Piekary Śląskie, przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej. A debatę poprowadzi Jarosław Makowski, znany publicysta i szef Instytutu Obywatelskiego. I żeby nie przedłużać, to już Państwu oddaję głos. Szanowni Państwo, przede wszystkim bardzo dziękuję włodarzom miasta Piekary Śląskie, że zdecydowały się zaprosić raz Instytut Obywatelski, dwa zdecydowały się dyskutować o naszym raporcie, który Państwo zazwyczaj mają na krześle i ten w zasięgu ręki, więc ten raport absolutnie jest do zabrania i mam nadzieję potem do studiowania, tak samo jak pozwolę sobie na krótką reklamę naszego instytutowego pisma. To jest Instytut Idei, kwartalnik, który w całości poświęcony jest ten nowy numer kwestii państwa, w sensie instytucji, które tworzą państwo, i to również jest prezent od Instytutu Obywatelskiego, więc jeżeli Państwo udźwigną te dwie publikacje i zechcą je potem studiować, to będzie mi bardzo miło. Szanowni Państwo, rzeczywiście jest tak, że od kiedy wydaliśmy raport Miasto w działaniu, którego redaktorem i współautorem jest Paweł Kubicki, jeździmy po prostu z tym raportem po Polsce i próbujemy wszczynać dyskusje, debaty o tym, jak mają się rozwijać polskie miasta, jaką strategię mają przyjmować w swoim rozwoju, aby wziąć pod uwagę to, co wydaje nam się kluczowe z dzisiejszej perspektywy czy w dzisiejszym czasie, mianowicie energię, która stoi za obywatelkami i obywatelami, czy też za mieszkańcami miasta. Stąd piszemy tutaj o zrównoważonym rozwoju z perspektywy oddolnej. Bardzo mocno interesuje nas ta perspektywa właśnie, że to ludzie mają prawo do miasta. Tak? To jest bardzo modne hasło, które pokazuje, że prawo do miasta dziś jest takim samym prawem jak prawo do wolności opinii, prawo do wolności zgromadzeń. I żeby nie być gołosłownym, jeszcze zajmę Państwu 3 minuty, nim będę odpytywał moich szacownych gości. Rzeczywiście jest tak, że odbyły się już 2 kongresy ruchów miejskich. Pierwszy był w Poznaniu i w tamtym roku odbył się 2. w Łodzi. I rzeczywiście te kongresy pokazuje, że świadomość miejska, jeżeli mogę tak powiedzieć, rośnie, że ludzie mają poczucie, że zaczyna się czas albo kończy się czas, że oddawali rzeczywiście miasto w pewnym sensie na własność, mówię w cudzysłowiu, prezydentom, radzie i interesowali się tylko i wyłącznie raz na 4 lata, co się dzieje w mieście, to znaczy w momencie, kiedy trzeba było głosować. Dziś ta świadomość trochę, czy zasadniczo się zmienia w kierunku tego, że mamy świadomość, iż to my tworzymy miasto. Proszę Państwa,
te nasze doświadczenia, jeżeli idzie o rozmowy o mieście, są różne, ponieważ miasta są w Polsce różne. Więc mieliśmy dyskusję i w Sopocie, mieliśmy i we Wrocławiu, mieliśmy dyskusję i w Krakowie, mieliśmy dyskusję w Puławach, więc mamy i duże metropolie, i małe, i mniejsze miasta. Dziś jesteśmy w Piekarach Śląskich, za co raz jeszcze dziękuję. I trochę o tej specyfice, mam nadzieję, Piekar Śląskich i jego usytuowania tutaj, w ogóle w aglomeracji Silesia, pewnie podyskutujemy. Ale pierwsze pytanie chciałbym zacząć, czy skierować do Pawła Kubickiego, i żeby w kilku słowach powiedział nam, co dziś oznacza zrównoważony rozwój. Jak należałoby definiować zrównoważony rozwój miasta? Czy to jest tylko i wyłącznie chwytliwe hasło, za którym nic nie idzie? Czy też jest to pewna strategia, która koniec końców, jeżeli prezydenci i rada zdecydowałaby się myśleć i programować miasto według logiki zrównoważonego rozwoju, to byłoby to z korzyścią dla wszystkich. Dzień dobry Państwu, dziękuję tutaj za zaproszenie. Oczywiście jest tak, że zrównoważony rozwój jest, no, można powiedzieć, no, kluczowy dzisiaj dla rozwoju miast. Ale z drugiej strony, na co Jarek zwrócił uwagę, rzeczywiście jest niezwykle trudny do zdefiniowania z wielu powodów. Między innymi też we wstępie naszego raportu zwróciliśmy uwagę, że raport został napisany, zakładaliśmy sobie kilka celów, ale miał jeden z ważniejszych celów, to było przywrócenie normalnego języka dyskusji o mieście. Często to pojęcie zrównoważonego rozwoju jest wykorzystywane w takich aplikacjach grantowych, jest wykorzystywane w języku urzędniczym i bardzo często zostało zupełnie wyalienowane z kontekstu miejskiego. Najprościej mówiąc, zrównoważony rozwój to jest połączenie różnych elementów miasta w jedną całość. Musimy myśleć o mieście jako jednej całości. W naszym raporcie analizowaliśmy takie przestrzenie jak kultura miejska, jak transport miejski, jak polityka mieszkaniowa, jak demokracja miejska, jak decentralizacja. I okazuje się, że te wszystkie elementy są ze sobą współzależne i bardzo silnie powiązane. Czyli nie możemy dowartościować jednego elementu miasta. One wszystkie są bardzo ważne. W sposób chyba modelowy o zrównoważonym rozwoju myśli się w przypadku transportu. Mówimy o pewnym takim typie idealnym. Transport miejski powinien idealnie, jako zrównoważony, wyglądać w ten sposób, że 1/4 naszych podróży to są podróże na naszych własnych nogach, 1/4 rowerem, 1/4 środkami komunikacji publicznej, 1/4 samochodem. I gdzieś tam niektóre miasta w Niemczech dochodzą do tego modelu. Jeśli patrzymy na nasze miasta, to zupełnie to inaczej wygląda. No, podróże rowerowe sięgają nawet w takich bardzo rowerowych miastach raptem 2-3% być może. Na nogach też rzadko chodzimy. Głównie niestety korzystamy z samochodów, co pokazuje to wychylenie, przechylenie w jedną stronę. Więc to jakby konkludując, chodzi o to, że zrównoważony rozwój jest konieczne z połączenie bardzo różnych elementów miasta w jedną całość. Także miasto jest złożonym organizmem i musimy o tym pamiętać, że nawet tutaj w raporcie podkreślam, jak ważnym elementem dla funkcjonowania kultury miejskiej jest chociażby transport miejski. Jeśli będziemy mieli dobrego, sprawnego transportu miejskiego publicznego, to będzie kultura w mieście zanikać. Budowanie, nie wiem, instytucji kulturalnych, które są obudowane wielopasmowymi autostradami, takimi quasi-miejskimi, no podcina ich dostęp mieszkańców. Więc sam fakt, jak ważnym elementem dla rozwoju kultury miejskiej może być też transport miejski. Jedno od drugiego zależy, a z pozoru wydawało się mogło, że nie zależy. Więc ja bym chciał teraz skierować pytanie do pana wiceprezydenta. Mianowicie powiada się, że dziś kryterium tego, jak moglibyśmy definiować dobre i przyjazne miasto dla obywateli, to jest kryterium tego, że w takim mieście dobrze się czuje zarówno 8-latek i 80-latek. Jeżeli te dwie osoby czują się w mieście świetnie, to znaczy, że miasto jest przyjazne obywatelom. Czy używając tego kryterium powiedziałby pan, że Piekary Śląskie są przyjaznym dla obywateli miastem? To kryterium, o którym pan powiedział, panie redaktorze, na pewno jest swego rodzaju celem, do którego wszystkie miasta, wszystkie społeczności powinny dążyć. Moim zdaniem jesteśmy, już tak powiem, blisko tego, natomiast tak jak mój przedmówca powiedział, pan doktor Kubicki, jest kwestia tego typu, że powinniśmy spojrzeć na wszystkie elementy
funkcjonowania miasta, ale nie tylko wewnątrz, nazwijmy to, miasta, ale także na kwestie otoczenia, chociażby tego, że funkcjonujemy w określonym systemie prawnym, który determinuje funkcjonowanie miasta, a na który to system ani mieszkańcy, ani władze nie mają sposobu, nie mają po prostu wpływu. W tym raporcie jest jeden rozdział poświęcony tej kwestii, o której właśnie mówię. To jest tego typu rzecz, że w wielkim skrócie można powiedzieć, że samorząd staje się coraz mniej samorządem, a w coraz większym stopniu staje się, powiedzmy, jeden z elementów administracji centralnej, tak? Bo otrzymujemy do wykonania przepisy, które są tak skonstruowane i tak z takim celem, że tak powiem, przekazane, mówiąc kolokwialnie, na dół, ażeby je ślepo wykonywać i w zasadzie jakby no nie pozostaje nic innego, żadna inicjatywa tutaj nie ma miejsca oddolna. Dlatego my mamy kłopot między innymi z tym, dlatego że czasami jest problem nawet w dyskusjach, ja osobiście, czy to ze znajomymi, czy powiedzmy w ramach rozmów z mieszkańcami, jest tego typu sytuacja, że czasami no, logicznie wydaje się, że pewne rozwiązania powinny funkcjonować inaczej. Niestety ten samorząd właśnie jest mocno ograniczony. Tak? Funkcjonujemy prawie że jak administracja centralna, gdzie jesteśmy jednym z ogniw i pozostają tylko wykonać. Tutaj dobrym przykładem jest, nawiązując jeszcze a propos do... Czyli co, ograniczenie rządu centralnego, rozumiem, tak? Znaczy, z waszej perspektywy. Znaczy, żebyśmy wrócili do samorządu. Ja w tej chwili nie pamiętam, ale o ile mi wiadomo, monitor i dzienniki ustaw mają 150 tysięcy haseł. Proszę Państwa, kto to jest w stanie ogarnąć? Na takim przykładzie jeszcze powiem, jak przed pracą w samorządzie pracowałem w firmie, to gdzieś tam w połowie lat 90. mieliśmy prawnika jeden dzień w tygodniu, 5 lat później musiał być codziennie, a następnie 5 lat później musiała być kancelaria. Specjalista od prawa pracy, od podatków i tak dalej, i tak dalej. To świadczy o swego rodzaju inflacji prawa, no żeby, że tak powiem, powiedzieć wprost, jest tyle przepisów i zdarzają się te przepisy sprzeczne z sobą, że naprawdę no, trzeba wielkiej siły, żeby w tym funkcjonować sprawnie i to jest też problem taki, że niejako tłamsi się ta inicjatywa. Chciałem powiedzieć jeszcze jedne rzeczy a propos budżetu obywatelskiego, partycypacyjnego. Niewątpliwie cenna inicjatywa i godna jakby rozważenia. Niemniej proszę pamiętać o tym, że oczywiście to w różnych jednostkach samorządu to wygląda różnie, ale mniej więcej te 70, nawet 70 parę procent budżetu to są wydatki sztywne. I teraz między innymi w tym raporcie pojawiło się zdanie, że docelowo należałoby dążyć, czy mniej więcej taki sens był tego zdania, ażeby mieszkańcy współdecydowali o części albo o całym budżecie. Znaczy ja bym był szczęśliwy, gdyby taka możliwość była, ale takiej możliwości nie ma. Znaczy taki system prawny jest, że praktycznie no, ponad 70% wydatków, w zależności od tego, w jakim mieście, w jakiej gminie, w jakim powiecie jesteśmy, w powiatach ziemskich jeszcze więcej, jeżeli chodzi o te proporcje, są to wydatki tak zwane sztywne, czyli tutaj jakby nie ma dyskusji, tak? No trzeba zaplanować, trzeba wydatkować, trzeba wykonać i tutaj jakby no dyskusja w związku z systemem prawnym jest bezprzedmiotowa. I to na pewno jest problemem, to na pewno jest kłopotem. To nie tylko w kwestii samorządu, chociażby system podatków w Polsce jest tak skomplikowany. Ja nie mówię o wysokości podatkowej, ale o tym to ostatnio było dosyć dobrze pokazane, pojawiła się statystyka. I ile kosztuje ściągnięcie podatków, szanowni państwo, w Polsce jako procent wartości tych podatków. No więc Polska jest w takim gronie krajów takich jak powiedzmy Portugalia czy Grecja, gdzie ten wskaźnik to jest ponad 1,4%. Po drugiej stronie mamy Norwegię, Finlandię, gdzie to jest 0,6, 0,5, 0,4%. Także to pokazuje system, który wszystkich nas, mieszkańców miasta, no dosyć skutecznie ogranicza w tych kwestiach, o których mówimy, a więc w takim, nazwałbym to, nawet współfunkcjonowaniu, współrządzeniu w mieście. Rzeczywiście jest tak, może tylko słowo wyjaśnienia, że my nawet rozważaliśmy napisanie ustawy o budżecie partycypacyjnym i w ogóle lobbowanie na rzecz, żeby wprowadzić obligatoryjnie pomysł budżetu partycypacyjnego, ale w końcu tak, żeby
po dyskusjach z ruchami miejskimi doszliśmy do wniosku, że dobrze by było, żeby to się stała dobra praktyka. I następną publikację, którą przygotowujemy w Instytucie Obywatelskim, właśnie jest taki katalog budżetu partycypacyjnego jako dobrych praktyk. I tak jak mówiłem, miasta, które to wprowadzają, bądź w części wprowadzają, jak Sopot, jak Bydgoszcz, jak Lublin, zazwyczaj sobie chwalą i powoli ten proces jakby sam się rozchodzi. Więc w tym przypadku wydaje się, że mamy rzeczywiście inicjatywa jakby trochę oddolna, sprawia, że ludzie dostrzegają korzyści, które płyną z wprowadzenia budżetu partycypacyjnego. Więc zobaczymy, jak ten proces będzie się dalej rozwijał. Natomiast ja chciałbym teraz zapytać pana Tomasza Ciska, radnego miasta Piekary Śląskie, bo trochę zdradzę naszą rozmowę przed rozpoczęciem oficjalnej debaty. Mianowicie pan radny zapytał, że w zasadzie ten raport jest pisany przez ludzi, którzy mieszkają, żyją i myślą tak w metropoliach czy też dużych miastach. I moje pytanie na razie jest wstępne. Dlaczego pan uważa, że nie da się tych teoretycznych założeń, które tutaj proponujemy, bo trzeba zaznaczyć, że są to jednak pewne projekty teoretyczne, zastosować w takim mieście jak Piekary Śląskie, czy może niektóre z nich? Ja może witam państwa serdecznie, dziękuję również za zaproszenie. Być może zbyt ostro pan tezy stawia, że się nie da. Ja tym bym w życiu nie powiedział, że się nie da, tylko że chciałem zwrócić uwagę, że jest pewna specyfika. Być może zbyt mało czasu mieliśmy na to. Nie chciałbym tutaj tak za bardzo tego tematu rozwijać, bo tu wśród naszych gości zaproszonych słuchaczy są, podejrzewam, w większości mieszkańcy miasta, to oni wiedzą. Oni wiedzą, czym się różnią Piekary od nawet takiego Sopotu, który też można powiedzieć, bo gdybyśmy wzięli tylko stricte liczbę mieszkańców, no to ktoś powie, no to Sopot przecież jest mniejszy od was. Tak? My mamy prawie 60, Sopot ma 30, no to o czym my mówimy, to ja rozumiem tam Wrocław, Poznań, Kraków. No ale Sopot to jednak pomiędzy tym Gdynią a Gdańskiem tam pewną inną funkcję pełni. A tutaj miasta u nas na Śląsku, a szczególnie Piekary, to powstawały lat temu, tak w obecnym kształcie. Lat temu kilkadziesiąt składałem się z kilku różnych bytów, czasami obszarów miejskich, wiejskich. Zresztą obecnie urbaniści, nie tylko urbaniści, ale specjaliści rozwoju miast mówią o obszarach funkcjonalnych, nie o granicy stricte administracyjnej miasta, która tam biegnie, tylko o obszarze funkcjonalnym. Czasami część tego obszaru funkcjonalnego wybiega poza miasto. Są obszary metropolitalne, funkcjonalne i to się pod tym kątem patrzy. Tak jak zresztą Komisja Europejska pod tym kątem patrzy, mówiąc o tych programach miejskich, o tych 5%, to tak właśnie na marginesie też prawdę powie, że w końcu zauważył ktoś w Europie po protestach w metropoliach, tak, Paryż, Londyn i tak dalej, że problemy są nie tylko na wsi, bo tam są pieniądze ładowane, programy i tak dalej, problemy są w miastach także i nie, nawet czy nie większe. Także ja bym nie powiedział, że się nie da, ale ja może spróbuję z drugiej strony odpowiedzieć. Pan powiedział, że myśleliście o napisaniu ustawy i dobrze i bardzo się cieszę, żeście panowie i państwo od tego odeszli, bo przed chwilą prezydent mówił, my się mamy sami rządzić, samorząd, nie narzucajmy niczego. Jestem także po konferencji, którą organizował Związek Miast Polskich w Dąbrowie Górniczej, Cities for Citizens, gdzie też padały takie głosy, no to wprowadźmy odgórnie ten budżet partycypacyjny i dobra. Dlaczego? To znowu będzie ograniczenie roli samorządu, jeżeli nam ktoś coś narzuci. A jak nam ktoś coś narzuci, to ja mogę państwu powiedzieć rady dzielnic. Tak? Akurat w Piekarach nie mamy rad dzielnic, bo podejrzewam, że nie było takiej potrzeby. Gdyby była taka potrzeba, to by się mieszkańcy zwrócili. My mamy oczywiście zapis w statucie, że możemy je utworzyć w każdej chwili. Jak się mieszkańcy zwrócą, to je utworzymy. Ale znam przykłady miast, i to nawet niedalekich, gdzie takie rady dzielnic są, powstały, ale są niektóre dzielnice, których, jak przychodzi do wyboru, do tych rad dzielnic, to nie ma w ogóle kandydatów. Także narzucanie z góry czegoś, no byłbym bardzo ostrożny. Trzymajmy się tego, że samorząd ma się sam rządzić. Jest społeczeństwo, które, nie wiem, dojrzało do tego, chce tego, taka kultura w nim jest, jak najbardziej, nie blokujmy. Cieszmy się z tego, jak taka inicjatywa oddolna właśnie, w podtytule raportu oddolna inicjatywa wychodzi. Róbmy ten budżet partycypacyjny, my właśnie się będziemy starali tym zająć u nas, bo takie głosy do nas docierały.
korzystając oczywiście z doświadczeń naszych poprzedników Sopot Poznań, który Sopot jako pierwszy zawsze wymieniany, no bo on jako chyba 2 lata to już ciągnie, tam zresztą na tej konferencji, o której mówię, na tej debacie był przedstawiciel Sopotu, który bardzo szczegółowo pewne rzeczy przedstawiał, ja nawet go techniczne szczegóły pytałem tego typu, no bo mówię, no to gdyby to było takie bardzo łatwe, to by to było wszędzie. No nie jest to takie łatwe i właśnie głównym problemem bym tutaj podał, to jest nie zabijać inicjatywy lokalnej przez narzucanie z góry czegoś, co się sprawdziło, strzelam, no nie wiem, w 10%, 15%, może nawet i w 50%. Ale jeżeli jest społeczność, która powie, my nie chcemy tego, to nie zmuszajmy, bo ta filozofia nas prowadzi do tego, co mówił mój przedmówca, pan prezydent, no że nie będzie tego samorządu, tylko my będziemy żądać, napiszcie nam taką ustawę, taką, no to my wtedy będziemy tylko już tymi takimi przekaźnikami typu wpisz to tutaj, wykonaj to zadanie, zrób to i tak dalej, i tak dalej. Czyli będziemy administratorami u siebie, a my mamy się rządzić u siebie, mamy być w samorządzie. I jeżeli się w mieście pojawi inicjatywa, czy to referendów lokalnych, a takie się pojawiają, no na razie niestety głównie to są tylko dotyczące odwoływania przedstawicieli wybranych wcześniej, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby te referenda się pojawiały w innej tematyce. Jeżeli się pojawi inicjatywa budżetu partycypacyjnego, jeżeli się pojawi inicjatywa jakichś rad dzielnic, jakichkolwiek innych rzeczy, tylko przyklasnąć, wesprzeć, ale nie narzucać. A propos wykształcił się u nas w parlamencie generalnie taki zwyczaj, że jak jest jakiś kłopot, media trąbią o jakimś problemie, to już biegnie grupa posłów ta czy inna z projektem ustawy. Znaczy to jest dramat. Znaczy ja jestem przerażony, jak gdzieś patrzę na jakieś wiadomości, fakty takie czy inne, nie ma znaczenia i widzę posłów tych czy innych, to też nie ma znaczenia, że no wczoraj gdzieś tam na Onecie już jest problem, mamy projekt ustawy. Znaczy to, proszę Państwa, to jest dramat. Nikt nie jest w stanie przygotować dobrze projektu ustawy, a więc dokumentu, który będzie prawem obowiązującym powszechnie w kraju. No to jest akt prawa. W ciągu paru dni to jest co do jakości, a następnie, gdy tak działamy już od dobrych paru lat, parunastu może lat, to mamy potem taki zbiór aktów prawnych, że najlepsi prawnicy nie są w stanie się jakoś skutecznie poruszać w tym. Także tak jak powiedział pan radny, na szczęście państwo z tego odstąpiliście i nie piszcie ustawy, nie piszcie ustawy. Nie, to znaczy tak jak mówię, był to wynik właśnie zebrania różnych głosów z całej Polski ludzi, tak? Znaczy zasięgnięcia języka, dyskusji, debaty i się okazało, że lepiej wprowadzać to jako dobrą praktykę, tak? Jako pewien standard, który jest wynikiem rzeczywiście dobrej woli, a nie z góry narzuconego prawa. Ale to, co i pan wiceprezydent mówi i pan radny, znaczy to jest miód na moje serce, jak tego słucham. Tylko problem polega na tym, że samorządność oznacza też odpowiedzialność. No, już dziś absolutnie wiemy, że są w Polsce miasta, które mają gigantyczne długi publiczne i podam tutaj Wrocław, który niedługo będziemy mogli kupić na Allegro, na części, tak jak samochód. I to jest dziś zasadniczy problem, więc oczywiście samorządność tak, tylko problem polega też na tym, że jak oddamy, że ona zakłada właśnie odpowiedzialność. Przepraszam, druga rzecz, proszę Państwa, mieliśmy taką dyskusję w Częstochowie i no, skompromitowany projekt budowania tych wszystkich akwaparków, tych wielkich pomników, prawda, które zazwyczaj przynoszą dla miasta gigantyczne straty w postaci finansów. Nie wiem, patrzmy, Łódź i Fala, prawda, gdzie 2 miliony rok w rok trzeba dokładać, żeby to utrzymywać. I tam siedziałem z politykami, działaczami i oni na serio mówili, że będą budować akwapark. Ja tak słucham i pytam, słuchajcie, ale kto nam będzie chodził do tego akwaparku? I wiecie Państwo, jaka była odpowiedź? Pielgrzymi. Czujecie, że od obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej ludzie będą szli do akwaparku. Znaczy trzeba mieć dużą wyobraźnię rzeczywiście, żeby sobie to jakoś wyobrazić. Ale na szczęście znowu ta wspomniana Unia jakby wstrzymała te projekty na te wszystkie gigantyczne infrastrukturalne rzeczy, jak właśnie akwaparki. Ale skieruję jeszcze pytanie do Pawła. Znaczy, gdybyś miał w kilku zdaniach, punktach zachęcić do budżetu partycypacyjnego, to jak byś to uczynił?
Nawet właściwie dwoma zdaniami, bo budżet partycypacyjny często sprowadzamy go do finansów, do wydawania pieniędzy. Natomiast tak naprawdę on się, kwestia samych wydatków i co za to budujemy, jest rzeczą wtórną. Już wszędzie ze wszystkich doświadczeń, tam gdzie się budżet partycypacyjny czy obywatelski, bo tu się go różnie nazywa, uda, on ma dwie funkcje. Po pierwsze integruje miejscową społeczność, a po drugie edukuje. To jest podstawowa rzecz, zapewne panowie nieraz się spotkali z takim problemem, że przeciętny mieszkaniec miasta nie wie, skąd się bierze budżet miasta. W związku z tym bardzo często te wymagania mieszkańców są zupełnie irracjonalne. Natomiast kiedy mieszkańcy mają sobie usiąść i popatrzeć, jak wygląda ten budżet, gdzie są te wydatki, tak jak właśnie pan mówi, że wydatki sięgają rzeczywiście około 80%, to są te sztywne wydatki, z których miasto czy gmina musi i tak je wydać na konkretne cele, nagle ci mieszkańcy uczą się tego, skąd się bierze budżet, jak ten budżet konstruować. I to jest bardzo ważny element edukacyjny. Drugim elementem budżetu partycypacyjnego jest integracja, kiedy przy wybieraniu tych projektów integrują się i mieszkańcy, i integrują się też mieszkańcy i samorządowcy, czyli powstaje pewna wspólnota. Natomiast tak naprawdę ile się na to wydamy pieniędzy i co zbudujemy, jest rzeczą trochę wtórną. Ja jestem takim zwolennikiem żeby ten budżet zaczynać od około najwyżej 1%, bo to jest właśnie, wchodzimy stopniowo. Natomiast ta ustawa wyszła z tego powodu, rzeczywiście może słusznie, że ona ostatecznie powstaje, natomiast chodziło nie tyle o stworzenie ustawy, która będzie narzucać samorządom, bo to było rzeczywiście absurdem, ale stworzenie pewnych warunków progowych, znaczy brzegowych. Doświadczenia, budżet obywatelski, proszę pamiętać, że on ma jakieś około 20 lat historii. Zaczął się w Brazylii, później przeszedł do Europy, do Hiszpanii głównie. My rzeczywiście w Polsce dopiero z nim eksperymentujemy. Ale doświadczenia w różnych miastach europejskich mówią tak, że jak się źle przeprowadzi budżet obywatelski, to skonfliktujemy społeczność lokalną i źle przeprowadzony budżet obywatelski przynosi więcej szkody niż pożytku. Dlatego też te doświadczenia zebrane z różnych miast europejskich miałyby stworzyć pewne takie warunki progowe. Czyli jeśli pewna gmina czy miasto decyduje się na budżet obywatelski, to spełniacie takie, takie warunki. Kluczowym warunkiem jest tutaj ciągłość, kontynuacja. Doświadczenia mówią tak, że skoro my się tego uczymy, to pierwszy rok czy dwa nam to nie wyjdzie. Znaczy, może się pokłócimy, może nam nie wyjdzie i najgorszą rzeczą jest właśnie powiedzenie tego. Po roku, po dwóch, kiedy trochę się pokłóciliśmy, zarzucamy to. Dopiero po trzech, czterech latach to zaczyna tak naprawdę funkcjonować. Więc pewnym takim warunkiem progowym jest kontynuacja. Tego, że jak się decydujemy na to, że będziemy wspólnie decydować o naszym budżecie, to się musimy tego nauczyć. Czyli to jest pewien proces i to jest bardzo ważna rzecz. Drugą takim warunkiem progowym jest to, że decyzje podejmowane muszą być wiążące. Z moich doświadczeń taki badawczy, kiedy obserwowałem wiele różnych konsultacji społecznych, nie ma nic gorszego jak konsultacje społeczne, które są niewiążące, a w polskim prawie one nie są wiążące. Czyli pytamy, zapraszamy mieszkańców, dyskutujemy o jakimś problemie, a później tak robimy to, co i tak z góry założyliśmy. Mieszkańcy czują się wtedy oszukani i drugi raz na takie konsultacje nie przyjdą. I to prowokuje tylko i wyłącznie kolejne konflikty. Dlatego też ta idea ustawy, no, ona na tym polegała, żeby stworzyć pewne warunki progowe po to, żebyśmy budżetem obywatelskim się po prostu nie pokłócili, a żeby on służył integracji i edukacji. I jak tak go potraktujemy, to jest szereg doświadczeń pokazuje, że on się świetnie sprawdza. Zwłaszcza w mniejszych społecznościach. Teraz w Krakowie rusza pilotaż, tylko że w dzielnicach, bo akurat Kraków jest zbyt dużym miastem, żeby robić to w układzie całego miasta, ale w dzielnicach myślę, że on się będzie sprawdzał, będzie właśnie integrował, uczył mieszkańców. Akurat Kraków ma, spektakularne, ale jednak ma budżety dzielnicowe, które można nam wykroić i przeznaczyć pewne pieniądze na budżet obywatelski. On się świetnie sprawdza, właśnie budżet dla integracji i edukacji. To są jego najważniejsze zalety. A co za to zbudujemy, to rzeczywiście jest taka trochę wtórna rzecz. Mhm. Zostanie u ciebie. Więc troszkę przesunę tę perspektywę na pana wiceprezydenta. Znaczy, czy kiedy rozmawiacie z ludźmi i projektujecie, jak będzie wyglądać, nie wiem, strategia dla miasta Piekar, to jakie pomysły się pojawiają? Znaczy, czego obywatele głównie chcą? Czy nie wiem, pan prezydent mógłby powiedzieć o takich właśnie oddolnych potrzebach, które potem są przekuwane w wasze projekty? Znaczy, pomysły pojawiają się bardzo różne, od powiedzmy rozsądnych, realnych, po
tak jak tu panowie mówiliście, na takich, że tak powiem, trudnych do wykonania i utrzymania. I tutaj jedno zdanie, jeżeli można, do pana doktora, nie do końca bym się zgodził z tym, że nie, jakby wtórną kwestią jest, co wybudujemy za to. Znaczy, każda decyzja, oczywiście statystycznie patrząc, tak, zawsze będzie tak, że jeżeli będzie 1000 decyzji, to któraś będzie błędna. To jest normalne, no, ludzie są, nie ma ludzi nieomylnych i pewnie któraś z tych decyzji będzie błędna. I tylko, że kwestia jest tego typu, że jeżeli pewna inwestycja w mieście, ja bym akurat Wrocław dostawił spokoju i sobie poradzą, to jest duże i prężne miasto, tam jest potężny budżet i tam nie będzie problemu, ale jeżeli miasto, czy gmina, czy powiat zrealizuje jakąś bardzo trudną inwestycję w utrzymanie na przyszłość, to proszę pamiętać o tym, że w przyszłości będzie problem z realizacją nawet tych podstawowych zadań z powodu braku środków. A budżet to jest, jak mówi definicja, plan dochodów i wydatków, ale budżet pochodzi z pieniędzy podatników. W związku z tym ludzie będą słusznie oczekiwali, żeby za jakiś czas wykonać te rzeczy, które no, powinna jednostka wykonywać, no, ale nie jest w stanie, tak? bo wybudowaliśmy ten pomnik i teraz mamy kłopot. Także to może nie do końca jest tak, że kwestią wtórną jest, za co będziemy budować. No, należy wziąć pod uwagę to, że no, to musi mieć uzasadnienie jakieś w możliwościach. Stąd ja mówiłem o tym, że ten udział wydatków sztywnych powoduje, że te możliwości nasze są no, dosyć ograniczone, mocno ograniczone. No, pan powiedział od 1%, zgadza się, tylko że znowu pojawiał się głos, bo też rozmawiałem na temat budżetu partycypacyjnego gdzieś tam z kolegami samorządowcami w którymś mieście, gdzie jest tam kilkaset milionów budżet, no to dyskutować chcecie z nami o milionie, a budżet jest 400 milionów. Znaczy był taki głos, tak, no, do jednego samorządowca. W związku z tym tu musi być ta świadomość tych ograniczonych możliwości. To nie jest o to tak, że będziemy decydować o każdej złotówce no, w tym systemie prawnym, bo na to nie mamy wpływu. Znaczy mówię my jako mieszkańcy miasta. Każdego, obojętnie czy to jest powiat, czy gmina. I ja myślę, że należy się przede wszystkim przebić z tym, żeby ta świadomość powstała, żeby ta świadomość była, a następnie no, trzeba sobie odpowiedzieć uczciwie, że każda inwestycja taka czy inna będzie skutkowała na przyszłość. Trzeba przemyśleć jak. Krótko ad vocem, chodziło mi o w budżecie obywatelskim decydujemy tak naprawdę o niewielkich kwotach, bo jeśli mówimy, że to jest 1%, to de facto, a do tego jeszcze mamy parę projektów, to tak naprawdę w rzeczywistości to jest pytanie, czy postawimy parę koszy do segregacji śmieci, czy zrewitalizujemy malutki skwerek. No i w tym przypadku ja absolutnie pana rozumiem, że jeśli decydujemy o dużych infrastrukturalnych inwestycjach, to musimy to przemyśleć. Natomiast to, czy zdecydujemy się postawić parę dodatkowych 5 koszy do segregacji śmieci, czy zrewitalizować mały skwerek, to akurat w tym przypadku to już jest rzecz wtórna. Bardziej chodzi jednak o integrację mieszkańców. Więc, ale też te doświadczenia Sopotu czy Poznania pokazują, że jak ludzie zaczynają, czy daje im się możliwość decydowania, to rzeczywiście właśnie zaczynają od naprawy skweru, tak? Czy postawienia tego kosza, czy zbudowania placu zabaw dla swoich dzieciaków, tak jak zrobiły to Stowarzyszenie Matka Obywatelka w Krakowie bodajże. Obywatel Mama, tak? Prawda? Znaczy, dzielnica nie chciała zbudować placu zabaw, więc kilka młodych mam wkurzyło się i po prostu wymusiło na dzielnicy, żeby taki plac zabaw powstał. Ale teraz do pana radnego i potem spróbujemy oddać państwu też głos, bo na tym polega debata. Czy w takim mieście mniejszym, nie metropolii, jak Piekary Śląskie, jest łatwiej o kompromis w pewnych projektach, czy wręcz przeciwnie, trudniej? Czy to, że się znacie jednak w zasadzie wszyscy, tak, pomaga w podejmowaniu decyzji, czy też jest raczej przeszkodą? No my to się nie znamy. My już jesteśmy na tyle duzi, że się nie znamy. To znamy się oczywiście. Nie, ja rozumiem właśnie to. Znają to się mieszkańcy w gminie, która ma 5000 mieszkańców. W takiej, która ma już ponad 50, już się nie znają. A znowu nie jesteśmy metropolią, gdzie te ruchy obywatelskie są tak prężne. Stąd my jesteśmy tak jak gdyby zawieszeni i będziemy testować to. Przekonamy się, bo jak tu panowie słusznie zauważyli, walor edukacyjny tych budżetów partycypacyjnych jest jednym z podstawowych. Walor edukacyjny i walor konsultacji społecznych, bo to są konsultacje społeczne. Tu w tym przypadku się bardziej zgodzę z panem doktorem, który mówił o tym, że jest mniej ważne, co to będzie. Ważne, że to mieszkańcy zdecydują, bo my no, tą kwotą zdecydujemy, że to nie będzie coś rewolucyjnego. Tylko ja bym jeszcze tutaj
dwóch rzeczy nawiązał. Pan powiedział, tutaj mówię do pana Jarosława, o tym, no, że gmina duża wybudowała akwapark i ich to kosztuje. Przynosi straty, może tak powiem. Gmina nie jest firmą. To przynosi straty finansowe, ale my mamy jeszcze aspekt społeczny, zrównoważony rozwój, ekonomia, społeczeństwo, środowisko. Także gdybyśmy tych mieszkańców spytali i im powiedzieli, chcecie dokładać te 2 miliony, ale macie ten akwapark, no to ja nie jestem pewny, jaka odpowiedź by była. Oczywiście ten przykład o tych pielgrzymach, no to może jest trochę bardziej skomplikowany, bo też bym mógł próbować tego bronić, powiedzieć, no dobra, jeżeli ci pielgrzymi dostają u nas tyle, a tyle pieniędzy, to my im ten akwapark wybudujemy, nie ma sprawy, tak? Tylko na to bym uwagę zwrócił, a jeżeli mówimy, wracając do funkcji edukacyjnej, to edukacja kosztuje. To nam się wydawało kiedyś, że edukacja jest za darmo. Edukacja kosztuje i właśnie te 2-3 lata, jak pan powiedział, tych pewnych, nie wiem, rodzenia się w bólach, no to musi kosztować, ja sobie z tego sprawę zdaję. Zresztą budowa społeczeństwa obywatelskiego, tego aktywnego, świadomego, nie tylko tego, który idzie raz na 4 lata wybrać, jak to we Włoszech ostatnio komika wybrali, tak, 25% dostał. Tak, takie społeczeństwo, od ilu to lat tam demokracja jest przedstawicielska, a takie coś się im zdarzyło. To kosztuje, jeżeli sobie mieszkańcy, powiem brutalnie, jeżeli sobie mieszkańcy wybiorą kogoś, kto im pobuduje tych akwaparków, a potem będzie trzeba zlicytować je, tak jak to pan powiedział, bo też takie coś jest możliwe, może nie całe miasto, ale taki akwapark jak najbardziej będzie można zlicytować, no to to jest ten ból, te koszty tej nauki, tej edukacji. Tak? Oczywiście dobrze by było i tu się zgadzam z tym wyjaśnieniem tej idei, tej ustawy, że nie ma nam narzucić, tylko poradzić pewne ramy, żeby ta nauka za dużo nie kosztowała, tak to zrozumiałem teraz, tak? Typu, że my na przykład całe 30%, tak? Taką fantazję na przykład miałyby władze miasta, które zostałyby wybrane tam, bo poszłyby z takimi hasłami, że my wam te całe 30% tych naszych wolnych środków dajemy i to jeszcze bez żadnego to podziału na odpowiednie klasyfikacje, tylko róbcie co chcecie, tak? No to jeżeli o to chodziło w tej ustawie, no to w porządku, zgodzę się, niech tak jest, choć z drugiej strony cały czas we mnie ta dusza samorządowca woła, a niech tak będzie, niech to miasto, niech odczują na własnych 4 literach, że boli takie coś, błędy bolą, a najskuteczniej się uczy na własnych błędach, bo na cudzych to jest tanio się uczyć, no ale sami z doświadczenia wiemy, i to nie tylko ci, którzy w branży edukacyjnej pracują, ale z życia, że nauka na cudzych błędach, no to nieliczni się umie uczyć na cudzych błędach, a na swoich, no to już dość dużo osób się umie uczyć. I teraz wracając do tego pytania, czy jest łatwiej, czy trudniej, jest inaczej. Jest inaczej na pewno, bo trzeba by postawić 2 bieguny. Gminy, bo Kraków, Łódź to są gminy, tak? 700 ponad tysięcy mieszkańców, to jest gmina. Ma takie same zadania jak piekary i takie same zadania, jak gmina, która ma na przykład 1500 mieszkańców, bo też są tego typu gminy w Polsce. Nie ma mniejszych, są kraje, w których są gminy, gdzie mają 10 mieszkańców. Taka najmniejsza gmina chyba ma tyle. Przed wykładem sobie szukałem jakiejś informacji na temat najmniejszej gminy, znalazłem, że ma 10 mieszkańców, w Niemczech, gdzieś w Alpach. Fajne gminy są. Także, ale dokładnie takie same zadania mamy. Także my musimy też na to spojrzeć tak. W gminie wiejskiej, wszyscy się znają, jak pan powiedział, tak? Jest 1500 mieszkańców, to się znają wszyscy, to nie ma siły. Na pewno, no chyba, że ktoś nowy się przyprowadził, tak? To się wszyscy znają, ale też są konflikty, też trzeba rozładować jakoś, tak? W gminie 750 tysięcy mieszkańców pełna anonimowość, tylko liderzy, być może, a i nawet ci mogą być słabo rozpoznawalni w takiej gminie, ale znowu inna skala konfliktów, inna skala ruchów społecznych, tak? No a my po środku. I tutaj właśnie ja do tego nawiązywałem na samym początku, jak myśmy tutaj przed samym wejściem, że tak powiem, na antenę, czyli przed włączeniem mikrofonów, skąd pomysł, żeby akurat w takim mieście, które dość jednoznacznie według mnie się różni od tych miast, które same wzięły udział w tworzeniu tego raportu. Nie? Także no, może warto by się przyjrzeć tego typu jednostkom takim, bo my nawet nie jesteśmy tak zwanym miastem powiatowym, jak się mówi Polska powiatowa, bo my nie powstaliśmy jako takie miasto na środku jakiegoś tam obszaru mniej zurbanizowanego i jednak te takie funkcje miejskie pełniliśmy dla bardzo szerokiego obszaru. My jesteśmy takim miastem, jak gdyby, które no, obok nas są powiaty, które tak wyglądają, jak na przykład Tarnowskie Góry i one tam, ten powiat ziemski. I miasta, no już można by je powoli metropoliami nazywać, jak tam Katowice, Gliwice, Zabrze, Bytom, które, a Suma to już całkowicie, także ja sam jako nie specjalista od socjologii, to tu bym jakichś takich teorii twardych nie stawiał, ale powiedziałbym, że tu by warto się zastanowić nad tą specyfiką tego miasta i teraz właśnie, żebyś to my sami
sobie ten budżet partycypacyjny albo jakiekolwiek inne inicjatywy kroili na nasz własny użytek. Bo ja mówię, porównania jak z tymi radami dzielnic. W jednych miastach one bardzo dobrze funkcjonują. Tak? Tak, nawet budżety dostają swoje, jak tu panowie mówicie o Krakowie i wszystko gra tak jak trzeba, a w niektórych nie ma komu tam w ogóle wystartować w tych wyborach, żeby tam jakieś funkcje pełnić już takie, nie mówię o wielkiej odpowiedzialności, jak funkcje, no nie wiem, prezydenta, burmistrza, wójta, ale no, chociażby jakieś koordynacyjne. Tak? Także jest pewna specyfika, a czy łatwiej, czy trudniej, powiem na pewno inaczej. Oczywiście ja słowo wyjaśniłem, mówiąc trochę o tych inwestycjach dużych, miałem na myśli absolutnie używanie zdrowego rozsądku, tak? No, Kraków, z którego jest Paweł, absolutnie poradziłby sobie z jednym stadionem. Ma dwa, ma Wisłę i Krakowie. Cztery, tak? Buduje stadion do Rakby. Tak, więc w tym sensie, patrząc na siłę ruchów, tak, społecznych, to kibole są najbardziej skutecznym ruchem społecznym w takim mieście jak kulturalnym, jak Kraków. Prawda? Tak samo Łódź. No, spokojnie Łódź by sobie poradził z jednym stadionem, ale nie, tam obiecano, że Widzew będzie miał stadion. Tak? I dziś kibice Widzewa są jednym z najbardziej prężnych społeczności, która wymusza na Łodzi, która jest również w trudnej w sytuacji finansowej, żeby budować stadion. Kolejny stadion, do którego prawdopodobnie trzeba będzie dokładać. Sportowej ad vocem powiem. To jest kwestia rytu kulturowego, bym to nazwał. No, Mediolan jest potężnym miastem i powiedzą, no im też wystarczy jeden stadion. Londyn, kilkanaście stadionów potężnych. I jak se tak chcą, to proszę bardzo. Jeżeli Kraków chce mieć te stadiony, to jak najbardziej. Dlaczego my mamy mówić, że to jest źle? Bardzo się cieszę z tego, że Kraków postawił na te stadiony. Widocznie mieszkańcy tego chcą. Jeżeli nie... Chyba ad vocem, tak? Tak, krótko mówiąc, to jest akurat, że stadiony powstało, to jest ciekawe, bo na Euro zbudowaliśmy ponad 60 stadionów, mówi się o 4 stadionach, ale na tej wielkiej euforii Euro rzeczywiście budowano w wielu miastach stadiony, bo mniej więcej to rządziło się taką logiką, że odwieczny rywal już ten stadion ma, no to my sobie nie możemy pozwolić, żebyśmy na tym starym stadionie grali. I to jest pewien problem, bo jak Państwo doskonale wiedzą, piłka nożna jest popularnym sportem, ale rzadko się w Polsce chodzi na stadiony. Oprócz paru klubów, które mają wiernych kibiców, nawet takie kluby jak Lech Poznań, ten stadion świeci pustkami. W Krakowie również, stadion Wisły Kraków, chyba raz się tylko zapełnił w 100%, a nie jest jakimś dużym stadionem. Więc to jest pewien problem, że pan dał przykład Londynu, a to jest kolebka piłki nożnej. Tam więcej... A Włosi jakby to usłyszeli, to nie, proszę, nie to u nas, Rzymianie pierwsi tam coś kopali. Także też mi to powiedział, a w Mediolanie dwa super kluby. Ale na jednym stadionie. Słuchajcie, ale innym przykładem, jakby pokazującym brak właśnie zdrowego rozsądku, wydaje mi się, no, jest Radom i Kielce, które chcą budować lotniska. To jest prawda, znowu jeden z tych pomysłów, dlatego że... To są regiony z tego, co kojarzę, nie miasta. A miasto, a region to... Nie. No. Jasne, tylko mamy Radom i Radom jest 120 km od Warszawy. W Warszawie mamy dwa lotniska. Jest Okęcie potężne i jest jeszcze Modlin, który w budowie cały czas jest, prawda? Ale to pokazuje właśnie, że my będziemy mieli za chwilę problem naprawdę z utrzymaniem tego wszystkiego. Tak samo jak mieliśmy dyskusję w Sopocie i wiceprezydent był Gdyni, oni będą budować lotnisko. Mimo że w Gdańsku mają lotnisko. Znaczy, krótko mówiąc, słuchajcie, chodzi mi o banalną w zasadzie rzecz. To znaczy, wydaje mi się, że tam, gdzie ludzie konkurują, poniekąd wszyscy na tym tracą. Tam, gdzie ludzie zaczynają współpracować, wszyscy mogą na tym zyskać. Prawda? O to mi tylko i wyłącznie idzie. Słuchajcie, to jest pierwsza runda, teraz chciałbym... Adwocem, jeśli chodzi o te lotniska, bo to jest bardzo dobry przykład z Hiszpanii. My się powinniśmy bardzo mocno przyglądać się Hiszpanii. Ona przeszła mniej więcej podobny proces absorpcji środków unijnych, jaki my dzisiaj przechodzimy. I a propos lotnisk w Hiszpanii, są trzy lotniska, które nigdy samolotu nie widziałem. I zarastają się trawą, budowałem całkiem niedawno. Ale z skutkiem rosnących ambicji lokalnych władz. I tak to właśnie działa w niektórych miastach, które zakładają, że rzeczywiście
no, pewnym miernikiem metropolitalności jest własne lotnisko. Tylko nie wszędzie to własne lotnisko przekuje się na rozwój. No, w Radomiu ono ma powstać 80 km od Okęcia. W związku z tym dużo by bardziej funkcjonalne byłaby jakaś dobra, szybka kolej, niż budowanie kolejnego lotniska, które będzie obsługiwało co najwyżej jakiś ruch regionalny. A do tego odwieczna rywalizacja między Kielcami, więc skoro Radom zbuduje lotnisko, Kielce sobie nie mogą pozwolić na to, żeby nie zbudować. No i wtedy jest... No i to jest rzeczywiście problem. To przetrwiła Hiszpania i my powinniśmy patrzeć, jak to wygląda w tej Hiszpanii, żebyśmy nie kopiowali tych błędów. Tego, co się dzisiaj w Europie powszechnie nazywa białymi słoniami. To są niechciane prezenty, które ambicja władz chciała tutaj przekazać prezenty lokalnej społeczności. No i to są pozostałymi takimi białymi słoniami, niechcianymi prezentami, z których nie korzysta społeczność lokalna. A to jest, jeżeli można, może to jest tak, jak tutaj kolega Tomasz powiedział, no, znaczy w jakiej skali musimy sami się przekonać, tak, o tym, że błądzimy i to może jest najlepsze. No, no dobrze, jeżeli powiedzmy mamy przykłady z lotnisk w Hiszpanii, mamy przykłady stadionów w Portugalii, które za chwileczkę będą rozbierane, przynajmniej dwa potężne stadiony po Euro sprzed iluś tam lat. Natomiast no dobrze, no więc musimy jakby zdecydować, w jakim kierunku idziemy. No, z jednej strony no vox populi, vox dei, no głos ludu, głos Boga, czyli trzeba wykonać, tak, wykonujemy. Z drugiej strony oczekujemy, żeby jakby była pełna nieomylność, znaczy no, pokazujemy co z całej strony. Niestety, znaczy ludzie są omylni, tak, no i na pewno zdarzy się jakiś procent, oby jak najmniejszy, takich inwestycji, o których panowie mówicie, czyli takich inwestycji niechcianych, natomiast to jakby nie wyklucza, to jakby nie przekreśla inicjatyw oddolnych, to żeby było jasno powiedziane, tak? Bo tutaj w ten sposób jakby idziemy troszeczkę w drugim kierunku, w drugą stronę. Chciałbym, żeby ta dyskusja, Anna. Jeszcze zastanawiam was na tą kwestią czwartą, o którą mówiliście, ale może nie jako nakaz wprowadzania na poziomie każdego samorządu, ale może jako takie ramy wyznaczenia mechanizmów, na przykład kto może zgłaszać projekt, czy te inicjatywy dotyczą całego miasta, czy poszczególnych dzielnic, czy na przykład czy mogą głosować tylko i wyłącznie osoby zameldowane w danym mieście, czy na przykład użytkownicy miasta, osoby, które prowadzą tutaj działalność gospodarczą, pracują, nie wiem, jakoś są związani, albo na przykład no, w przypadku piekarni, ale w przypadku każdego ośrodka akademickiego, przecież studenci są też przez 5 lat w danym mieście. Może nad takimi po prostu czysto wykonawczymi elementami warto by dłużej się zastanowić. Takie moje przemyślenie. Okej, dzięki. Zróbmy tak, żebyśmy zebrali, dobrze? To znaczy prosiłbym Państwa, Panów o zapamiętywanie i po dwóch, trzech pytaniach byśmy zrobili krótką serię odpowiedzi. Więc czy ktoś jeszcze... Rady Miasta. Przepraszam, bo ja nie widziałem, że kamerę Pana, także bardzo proszę. Ja mam pytanie dotyczące określeń. Pada słowo, że budżet partycypacyjny to budżet obywatelski. Budżet, który w tej chwili funkcjonuje, znak zapytania. Jaki to jest budżet? Proszę zwrócić uwagę na procedurę powstawania budżetu, bo budżet to nie jest królik z kapelusza wyciągnięty przez wójta, burmistrza, prezydenta i zagłaskany przez radnych. To etap przygotowywania realizacji strategii i planów rozwoju miasta. To określenie, skąd weźmiemy pieniądze i na co je wydamy. I w tym momencie proszę zwrócić uwagę, że w tej całej procedurze to nie odbywa się w ciągu tygodnia, tylko jest to etap zbierania zapotrzebowania, oczekiwania, analizy tych dokumentów i stworzenie określonego dokumentu finansowego. I ten dokument podlega znowu głosowaniu przez osoby, które z upoważnienia mieszkańców podejmują decyzję. Ja teraz rozumiem przy tej dyskusji, rozumiem postępowanie i głosy radnych, którzy zaczynają mówić w ten sposób. A ja za tym budżetem nie będę głosował, bo zgłosiłem 5 wniosków i pan prezydent ani jednego nie uwzględnił. Nie ma edukacji obywatelskiej, więc moje widzimisię, bo ja 5 zgłosiłem, a tu ani jednego. Nieważne jakie.
I proszę zwrócić teraz uwagę, mówimy o partycypacyjnym, czyli no, zakładam, że jest nas 100 tutaj. Dostajemy 1% naszego budżetu, no powiedzmy 100 tysięcy złotych. Proszę Państwa, ja głowę daję, że nie padnie z naszego grona jeden projekt jednomyślnie. Wręcz mogę powiedzieć, że tych projektów co najmniej 5, 10, podejmiemy decyzję, który wybrać, w jaki sposób? Większościowo. Czyli znowu z upoważnienia i z demokratycznego podejścia. Podoba mi się zdanie, które pada w dniu dzisiejszym o charakterze, o rozszerzeniu obywatelskim, o charakterze edukacyjno-konsultacyjnym. I pozwolę sobie to wykorzystać na najbliższej Radzie Miasta tym osobom, które określając moje działania w stosunku do Młodzieżowej Rady Miasta, bo to jest taki twór, który ma edukować. Nie rozumieją słowa edukacyjno-konsultacyjny. Edukacyjno-konsultacyjny. A decyzyjny to jest kolejny. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze, czy jest jeszcze jakieś pytanie? Tak, pan. Ja chciałem zapytać, jak powinna wyglądać prawidłowa współpraca między mieszkańcami a prezydentem? Okej. Pierwsze kwestie, jeżeli można. Pierwsze kwestie. Dobrze, to jeszcze moment. W takim razie jeszcze pan i... Krzysztof Kurzański, radny Rady Miasta. Ja chciałem zapytać, kogo państwo chcecie przekonywać do budowy społeczeństwa obywatelskiego i może nawet do budżetu partycypacyjnego? Mieszkańców czy przedstawicieli mieszkańców, czyli radnych i prezydenta? Ten projekt jest skierowany, w którą stronę państwo ten nacisk kładziecie? Kogo chcecie przekonać, że to jest rozwiązanie, które warto stosować? Mhm. Okej, to w takim razie kończę tą rundę z racji tego, że mam mikrofon, więc rządzę tutaj. I... Ale ja go teraz mam w działaniu. A propos pierwszej kwestii, pani mówiła znowu o ustawie. Ja po raz trzeci to może dzisiaj powiem, ale nie piszmy już ustaw. Znaczy ja bym chciał kiedyś usłyszeć, że odpowiednie instytucje rządowe, parlament zabrały się za uporządkowanie tego, co jest. Tego, co jest, wyłonienie tego, co jest najważniejsze, poprawienie ewentualnie i tak, żeby się nam funkcjonowało w tym kraju łatwiej i żeby nie trzeba było mieć, nie wiem, za sobą kancelarii prawnej, żeby napisać jakiś prosty pozew, czy to kwestia majątkowa, czy jakieś, nie wiem, rzeczy, które nas dotykają bardzo często, nas mieszkańców, czy na przykład, nie wiem, kwestia spadkobrania i tak dalej, tak? No jeżeli na co dotyka, no musimy tam jakieś uregulować sprawy spadkowe, majątkowe, no znaczy mało kto sobie radzi sam. W związku z tym nie piszmy już ustaw, uporządkujmy to, co jest. Ja też, jeżeli chodzi o tą ustawę, a szczególnie o te problemy, które tam pani wymieniła, to też uważam, że one nie wymagają żadnego ustalenia. Ja podam przykład z tej konferencji w Dąbrowie Górniczej. Dąbrowa Górnicza się przymierza do tego, żeby od 16 lat można było zgłaszać te projekty. A Łódź na tej konferencji, przynajmniej padło zapewnienie ze strony tam pani, nie pamiętam funkcji, że każdy, nawet kto byle umiał napisać, czyli to może być, nie wiem, siedmiolatek, może zgłosić swój projekt, bo to i tak przychodzi przez pewne sito później. Także, a my byśmy na przykład mogli powiedzieć, nie, no my tylko tam 18 na przykład i tak dalej. Nie zmuszajmy do niczego. Tak jak pan prezydent powiedział, prawo jest dotyczące uchwalania budżetu, tak? Ono, czy dobre, czy niedobre, możemy go poprawiać, ale to prawo jest takie, że i tak budżet będzie uchwalany przez Radę Miasta. Jeżeli my przyjmiemy w tych swoich małych ojczyznach, że no, sama konstrukcja tego 1% budżetu obywatelskiego będzie nie wiadomo jak karkołomna, to jest nasza sprawa, bo i tak odpowiedzialność poniesie Rada, która ten budżet uchwali potem, ona go musi uchwalić. Tak? Także czy my tam zrobimy małe dzieci, czy my zrobimy mieszkańców, czy my zrobimy, nie wiem, obywateli Unii Europejskiej, no nieważne, to jest nasza sprawa, zostawmy to nam. Ja tutaj rzeczywiście odnoszę się do głosu, że jestem jednak zwolennikiem tego, żeby wprowadzać pewne takie progowe obostrzenia z uwagi na to, że doświadczenia mówią, że jeśli się tego nie zrobi, to mamy sporo problemów. Właśnie tutaj, bo wspomniałem, kto może zgłaszać? Z ważnym problemem dzisiaj koło definiuje jako mieszkańca miasta. Czy to jest mieszkaniec, który jest zameldowany? No, przypomnę, że w 2016 bodajże w końcu znika meldunek. Czy to jest osoba, która jest tak zwanym użytkownikiem tej przestrzeni? Mamy tutaj, no, chociażby w Piekarach podejrzewam, jest wielu użytkowników przestrzeni miasta, którzy mieszkają w różnych miastach aglomeracji śląskiej.
Więc to też, proszę pamiętać, że czasami to jest też gra interesów pewna, czy kto może zgłaszać, kto może w danej przestrzeni i to jest potencjalne źródło konfliktów, czy pole konfliktów. Dlatego podstawowym problemem jest oczywiście kwestia kwalifikacji. Na jakiej podstawie będą te projekty kwalifikowane, a na jakiej podstawie też odrzucane. Jednym z kluczowych problemów jest, to są kwestie formalne. No, na przykład grupa mieszkańców będzie chciała zrobić park, ale okazuje się, że ten park to jest własnością prywatną. Znaczy no, kwestia takich czysto formalnych rzeczy. I te rzeczy powinny być uregulowane po to, żeby niepotrzebnie nie generować konfliktów. Bo jeśli mieszkaniec, który zgłosił pewien projekt, dowiaduje się, że jego projekt nie został poddany głosowaniu, czy nie wszedł dalszej kwalifikacji, musi wiedzieć na jakich podstawach, jasnych i precyzyjnych. Dlatego też no, podstawa, że kto może zgłaszać, to jest, czy mogą zgłaszać tylko mieszkańcy, czy organizacje, co rozumiem pod pojęciem organizacji, więc doświadczenia jednak mówią, że pewne progowe rzeczy powinny być, bo one później nam zaczynają generować sporo problemów i takich niepotrzebnych. Znaczy, może ja odpowiem na to pytanie, które pan zadał na końcu, jakby kogo chcemy zarażać czy przekonywać do tego projektu. Oczywiście zależy nam na obu stronach i obywateli, i włodarzy miast, ponieważ absolutnie wychodzimy z założenia i co do tego jesteśmy akurat przekonani, że współpraca przy tworzeniu miasta służy wszystkim dobrze. Tak? Znaczy w ten sposób buduje się dobro wspólne, używając tej starej, acz ważnej kategorii. I raz jeszcze przypomnę tą zasadę, że dziś rzeczywiście ruchy miejskie pokazują i skupiają ludzi, którzy nie są tylko i wyłącznie, jakby to powiedzieć, pasjonatami. Znaczy, my poznaniacy, przywołam ruch z Poznania, gromadzi po prostu bardzo wielu dobrych ekspertów, tak, którzy są w stanie poprzez swoją wiedzę, doświadczenie i właśnie pasję pomóc w tworzeniu strategii miasta Poznania. I w tym sensie zależy nam na tym, aby w końcu zaczęto dyskutować, tak? To znaczy obywatele z prezydentami, prezydent z obywatelami, no, ponieważ wychodzimy z założenia, że na tej dyskusji po prostu ostatecznie i miasto, i mieszkańcy korzystają. Ja tylko jeszcze przejrzałem raport, który Państwo przedstawili tak dość pobieżnie. Ja myślę, że w kwestiach teoretycznych założeń wszyscy się będziemy zgadzać. Problem polega na tym, a propos tego nie piszmy więcej ustaw, że później w tej praktyce, czyli to, czego Państwo chcielibyście doprowadzić do dobrego zwyczaju, nie funkcjonuje. Kilka prostych przykładów, które wyczytałem z raportu. Konsultacje społeczne powinny być poprzedzone 14-dniową kampanią informacyjną przed rozpoczęciem konsultacji społecznych. Praktyka? Od daty ogłoszenia do zakończenia konsultacji można w ważnych sprawach załatwić to w 3 dni. W naszym mieście na przykład. Referendum jako narzędzie funkcjonowania. Kiedy zaczyna się taka inicjatywa, pierwsze co robią władze miasta, to ostrzegają przed składaniem podpisów, bo to nie wiadomo do czego zostaną wykorzystane, albo niedawno w Bytomiu posunięto się jeszcze dalej i miasto wyrzuca billboardy pod tytułem "Nie idź na referendum". I teraz ten budżet partycypacyjny, praca nad tegorocznym budżetem, prezydent miasta mówi: dziękuję radnym, którzy nie zgłaszali wniosków do budżetu w imieniu mieszkańców, ponieważ trzeba zachować rozsądek. A teraz proszę spojrzeć na to, w teorii wszyscy się zgadzamy, jak to powinno wyglądać, czego oczekujemy. Praktyka pokazuje, w jakich ramach się poruszamy. W efekcie nie ma najmniejszego powodu do zdziwienia, dlaczego mieszkańcy nie uczestniczą w tych zasadach demokracji. Jestem absolutnie przekonany, tu się zgadzam z radnym Krzysztofem Sewerynem, że gdybyśmy zaczęli tworzyć budżet partycypacyjny, no to faktycznie nie byłoby zgodności, to zgłosilibyśmy tam ileś projektów X. Ale mieszkańcy nie mieliby problemu zdecydować, co dla nich jest najważniejsze. Tak samo na poziomie przygotowywania budżetu, na dzisiaj tym narzędziem, które mają mieszkańcy w przypadku tradycyjnego budżetu, złożenie wniosków do budżetu, każdych, mniej, bardziej abstrakcyjnych, ale ilość tych wniosków, nieważne jakie by one nie były,
dają pewną pole wiedzy dla osób, które ten budżet przygotowują, a już to jest niechciane. My od lat mówimy o budżecie zadaniowym i wiceprezydent Pasternak za każdym razem nam tłumaczy, że taki budżet nie istnieje. Budżet, w którym przynajmniej określalibyśmy zadania. Różnie miasta próbują to rozwiązywać. Nawet jeśli nie jest to idealnie z założenia budżet zadaniowy, to im ściślej określone są zadania, tym większe jest zainteresowanie mieszkańców i ewentualne opinie mieszkańców na ten temat. Budżet, my na przykład w Piekarach Śląskich operujemy, budżet, który opiera się tylko na działach ogólnych i sumach, nic nie mówi nie tylko mieszkańcom, którzy chcieliby się nawet zainteresować tym budżetem, ale on niewiele mówi samym radnym. Nie ma absolutnie żadnej możliwości wprowadzenia zmian czy konkretnych wniosków do tego budżetu. A więc ja Państwu serdecznie kibicuję w tym wszystkim, natomiast ja bym powiedział przeciwnie. Fajnie by było, gdyby to była dobra praktyka, wprowadzenie na przykład budżetu partycypacyjnego. Ale tą dobrą praktykę wprowadzi kilka wybranych miast, natomiast w większości wszystko pozostanie po staremu. Bo to nie chodzi o to, żeby narzucać mieszkańcom, że mają wybierać. Mieszkańcy sobie zdecydują, trzeba dać im szansę. I we wszystkich tych miastach, w których te próby podjęto, to są akcje, które się cieszą zainteresowaniem, bo mieszkańcy najlepiej wiedzą, czego by oczekiwali. Czy właśnie potrzebują drugiego stadionu, czy może jednak trzeba postawić na boisko szkolne. Czy potrzebujemy dofinansowania sportu profesjonalnego, czy może trzeba postawić na plac zabaw dla dzieci. Ktoś powie OK, ale będą decydować tylko ci, którzy zagłosują. No i świetnie, skoro w Szwajcarii ten system działa dlatego, że jak ktoś nie idzie na referendum, to sobie szkodzi, to jest jego problem. A dzisiaj pójście na referendum nie ma najmniejszego sensu, bo progu nie osiągnie, nie będzie decyzji. Ten system Szwajcarii daje odwrotnie metodę. Ci, którzy idą do referendum, podejmują decyzję. Jeśli ktoś nie poszedł do referendum, to sobie szkodzi. Natomiast my dzisiaj jakby te wszystkie mechanizmy demokracji, o których mówimy i co do których w teorii się zgodzimy, ja śmiem twierdzić, że w praktyce, i to nie chodzi o jedno miasto, ale w praktyce w tych różnych miastach, gdzie jakieś z tych mechanizmów są próbowane i wykorzystywane, najzwyczajniej w świecie się nie sprawdzają. I to jest problemem. I tak samo, jeśli Państwo wiecie przekonywać do budżetu partycypacyjnego, my też o tym zresztą mówimy wielokrotnie, jako radni, to sama idea będzie przyjęta, ok, ale bardzo wiele miast na tym dobrym zwyczaju z tego nie skorzysta. Natomiast określenie, na przykład ustawowe, że minimum jakiś próg budżetu musi pójść pod ten podział mieszkańców, powoduje, że wymusimy nawet na tych, którzy nie chcą takich rozwiązań, ten dialog z mieszkańcami. A tego dialogu nie będzie nie dlatego, że mieszkańcy na dzisiaj nie chcą. To bardzo często jest blokada z drugiej strony. Konsultacje społeczne w naszym mieście, w Piekarach Śląskich, w większości przypadków kończą się tym, że nie wpływa ani jedna opinia. Ani jedna opinia. I to nie wynika z tego, że nikt nie jest w mieście zainteresowany. Tylko jeśli konsultacje społeczne ogłaszane są w BIP-ie, czyli na stronie internetowej miasta i trwają 5 dni od momentu ogłoszenia, to po pierwsze, część osób uprawnionych do wzięcia udziału w tych konsultacjach nie ma zielonego pojęcia, że one się odbywają. Nie ma najmniejszej szansy zastanowić się nad problemem, który jest poruszany i sformułować i przekazać wniosków. Także budżet partycypacyjny to już jest ten kolejny szczebel, natomiast na wszystkich poprzednich szczeblach, które już dzisiaj powinny funkcjonować, do których wszyscy teoretycznie się zgadzamy, one nie do końca funkcjonują i tutaj pod tym kątem ja byłbym właśnie za tym, żeby jednak pisać ustawy i wymuszać pewne rozwiązania prawnie, bo inaczej będziemy bardzo długo czekać na wprowadzenie tego dobrego zwyczaju. Dziękuję. Dzięki. Moment. Już ten, właśnie zaraz oddam, znaczy ja tylko jakby ze swojej czysto teoretycznej strony, to znaczy też nie wierzę, że można zmianę, która wiąże się z pewną mentalnością społeczną, przeprowadzić w jeden dzień, nawet w jeden rok czy w dwa. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jednak praktyka tych budżetów partycypacyjnych, to, że one się, że tak powiem, że kolejne miasta się zarażają, pokazuje, że to może stać się dobrą praktyką. Znaczy w tym sensie ja jestem szczerze mówiąc tak umiarkowanym optymistą i w tym sensie tutaj słyszałem zapowiedź właśnie pana radnego, że też myślicie, żeby ewentualnie coś takiego wprowadzić w Piekarach Śląskich. No a co do już, że tak powiem, tutaj waszej wewnętrznej polityki, to w takim razie nie, oddaję ja głos. Ja pewnie o wewnętrznej polityce, tylko nie pozwolę się nie zgodzić z tezą, że przymuszenie do czegoś rozwiąże problem. Mógłbym podać wiele przykładów prawa, które miało do czegoś przymusić, a było na różne sposoby, może brzydkie słowo powiem, obchodzone.
Ja sobie mogę wyobrazić, bo na tejże konferencji, o której tutaj już się kilkakrotnie odwołuję, był taki guru organizacji pozarządowych Kuba Wygnański, który powiedział, że wymienił chyba z 10 albo 15 możliwości manipulowania budżetem partycypacyjnym. To założę się, że jeżeli by to było, żebyśmy byli zmuszeni do tego, to byśmy z tych możliwości skorzystali. Albo byśmy wymyślili następny. Także daleki bym od przymuszania, a najbardziej mnie już martwi to, jak radny samorządowiec mówi, że my sobie nie poradzimy, nam coś nakażcie. To jest według mnie totalne wypaczenie idei samorządu. Jeżeli ktoś uważa, że sobie w tym mieście nie umie poradzić, to znaczy, że nie jest samorządowcem. No, dla mnie to jest sprawą logiczną. Ja bym wyszedł do moich wyborców, wiecie co, ja sobie nie radzę, weźcie nam ten samorząd i uchwalcie no tam tak, jak było kiedyś, że tu przyjdzie naczelnik z nadania premiera i będzie wszystko w porządku. No, chwila, moment. Samorząd, sami się rządzimy. To jako także ktoś, kto z Związkiem Miast Polskich ściśle współpracuje, bo jestem w dwóch komisjach, często tam przebywam, to jest takie przesłanie, które my też chcemy jako Związek Miast Polskich dać. My się mamy sami rządzić na szczeblu wojewódzkim, powiatowym, miejskim. I nie odwołujmy się, że ktoś za nas problemy rozwiąże, że nas przymusi do czegoś. Jak w piekarach by nas przymusił ktoś do tego, że mamy na przykład zrobić rady dzielnic, no to byśmy zrobili te rady dzielnic, a później by się mogło tak skończyć, ja nie mówię, żeby tak by się tak skończyło, ale by się mogło tak skończyć, żebyśmy musieli szukać, nie wiem, i łapankę robić na tych, którzy by tam chcieli w tych radach działać, tak? To tak samo, gdyby było, zróbcie ten budżet, to co nie zrobilibyśmy, no jest obowiązek, to byśmy zrobili ten budżet partycypacyjny. Miałoby być 1%, a nie na przykład pół albo półtora. Zrobilibyśmy 1%. Ale podejrzewam, że o wiele gorzej by wyglądał, niż jak zrobimy go sami. Jak my oddolną inicjatywą zrobimy go sami. Albo go nie zrobimy, to znaczy, że my go nie chcemy. No sprawa według mnie jest logiczna i już abstrahując też od idei samorządności, uważam jako człowiek o korzeniach liberalnych, że przymuszanie naprawdę, no może, nie no, musi być aparat przymusów w państwie istnieć, ale przymuszanie samorządowców do pewnych działań, to no nie, no to chyba że do przestrzegania prawa, to tak, to jak najbardziej. Ale no, albo przymuszanie samorządowców do samorządności, jak mi tu odpowiada pan prezydent, no to jest jakaś pomyłka. Także więcej wiary w społeczeństwo, więcej wiary w tą obywatelskość, bym apelował o coś takiego. I nie, jak znajdziemy sobie jakąś gminę, w której mieszkańcy powiedzą, nie, nas nie interesuje, my nie chcemy nic od tego budżetu, nie zmuszajmy ich do tego. Spróbujmy przekonywać, tak? Organizować debaty, pokazywać, tam się udało, patrzcie, jak tam to wyglądało. W Sopocie 3000 ludzi poszło w pierwszym roku, 3000 na 30 tysięcy. Tak? W Poznaniu 20 tysięcy ludzi poszło do tego głosowania, tak? 20 tysięcy w dużym mieście, no olbrzymia, olbrzymia liczba, tak? Ale dlaczego zaraz my powiedziane, to może jeszcze wpiszmy też, tak, że progi mają być, tak? Że musi być, tyle ludzi musi iść, jak nie to co, kary pieniężne, kiedyś też słyszałem takie pomysły, że do wyborów to nie pójdzie, to niech karę płaci, bo przecież jest demokracja, to musicie głosować wszyscy, no. Nie dajmy się zwariować. Jeżeli można jedno zdanie. Ja muszę się wcisnąć, bo padły takie dosyć mocne słowa o mieście. Dlatego ja wszystkich Państwa zapraszam do biura rady, do Urzędu Miasta, żeby Państwo zobaczyli budżet obowiązujący. I jeżeli padło słowo, że w tym naszym dokumencie są tylko zapisy rozdziałów, działów i paragrafów, to ja Państwu ten komentarz pokażę, gdzie można się z tym zapoznać, żebyśmy mieli jasność, żebyśmy nie błądzili. Natomiast odnośnie konsultacji społecznych, chociażby przy budżecie, proszę Państwa, moje rozmowy z moimi wyborcami, z ludźmi, z którymi mieszkam, z którymi pracuję, bo mieszkam i pracuję w Piekarach Śląskich, to dla mnie są konsultacje społeczne. Jeżeli można jedno. Szanowni Państwo, ja chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, na to, żeby ten budżet partycypacyjny, który mamy nadzieję wszyscy będzie gdzieś powiedzmy szerokim frontem wchodził w kraju, żeby ta kwestia nie poszła tak jak tak zwane budżety zadaniowe, które była wspomniana. Budżety zadaniowe mają swoje korzenie, swój rdzeń w systemie anglosaskim i praktycznie stricte budżetu zadaniowego w Polsce nie ma. Znaczy to hasło zostaje wykorzystane tylko i wyłącznie do celów PR-owskich, do tego, żeby się pochwalić. I nie znam, było opracowanie, zresztą robione na zlecenie MEN-u, gdzie analizowano te kwestie, podano kilka miast, zresztą była inicjatywa Stowarzyszenia Stanów Zjednoczonych, gdzie wprowadzali, zdaje się, w Szczecinie, jeszcze w jednym mieście. Generalnie rzecz biorąc, problem polega na tym, że tak jak powiedziałem, funkcjonujemy w określonym systemie prawnym
I uzyskanie tego celu, który jest w budżecie zadaniem, czyli pokazanie tego celu miernika, celu wskaźnika, miernika i efektu, no w naszym systemie, delikatnie mówiąc, jest trudne do przeprowadzenia, a w zasadzie doświadczenie pokazuje, że prawie że niemożliwe, natomiast hasło zostaje wykorzystane do promocji. Znaczy, oby tak się nie skończyło z budżetem partycypacyjnym, tak, że teraz, że tak powiem, w tym samym kierunku to pójdzie, bo no, straci to sens jakby, tak. Nie, znaczy tutaj absolutnie chcę uspokoić pana prezydenta. Znaczy jest tak, że powstał parlamentarny zespół do spraw miejskich, któremu szefuje poseł Szczerba. I zbyt dużo jest rzeczywiście organizacji, które jest mocno zaangażowanych w to i jakby kontroluje to, co się dzieje, więc nie sądzę, żeby dało się zawrócić ten proces. Pawle? Właśnie jedno słowo, bo ta idea budżetu obywatelskiego, ona rzeczywiście wychodzi w głównej mierze od ruchów obywatelskich, czyli tych ruchów oddolnych, ruchów miejskich. I one, tak jak Jarek już wspomniał, rzeczywiście to są osoby, to są profesjonaliści, którzy świetnie się też na tym znają, więc tutaj jest, ja bym o to spokojny. Stąd też właśnie w głównej mierze, my też bazowaliśmy, myśląc o tej ustawie, właśnie na doświadczeniach wypracowanych przez Kongres Ruchów Miejskich. Te brzegowe założenia, doświadczenia nie tylko z polskich miast, ale też europejskich, żeby pokazać, żeby uniknąć tych błędów, które w różnych miastach europejskich popełniano. Więc tutaj, no oczywiście to jest tak, że mamy praktykę, ta w praktyce może być bardzo różnie, ale ja bym był w tym optymistą, że jednak to jest akurat bardzo silny ruch, który wychodzi oddolnie, a jest bardzo dobrze przygotowany wśród tych ruchów miejskich, ruchów oddolnych. Dlatego właśnie jak się nie można, jeżeli on wychodzi oddolnie, to on ma szansę powodzenia, bo jeżeli będzie z góry, powiem, zróbcie, to my wtedy będziemy kombinować, powiem wprost. I my zrobimy, ale to nie będzie to, o co chodzi nam wszystkim, mam nadzieję. Czyli żebyśmy od dołu wymyślili, no co dla nas będzie najlepsze. Nie, nie, nie. Kombinowanie? Nie. Anno, jeszcze chciałaś? Przepraszam, nie przedstawiłam się. Nazywam się Anna Syska i... Właśnie, jest przedstawicielką ruchu Napraw sobie miasto. Działam w Fundacji Napraw sobie miasto. I z naszej inicjatywy rozpoczęły się prace takiego zespołu roboczego w Katowicach. I zastanawiając się nad celami w ogóle wdrożenia tego mechanizmu, oprócz tych czysto takich budowania na przykład poczucia odpowiedzialności za miasto, czy to co Paweł na początku powiedział, wpadliśmy na to, że to jest bardzo ważny element do zmniejszania tego mentalnego naszego dystansu pomiędzy ja mieszkaniec, a on urzędnik, on burmistrz, on prezydent. Ale tu jest jeszcze bardzo ważna kwestia taka, żeby te dwie, nazwijmy to, dwie opcje, mieszkaniec kontra urząd miasta, zaczęły sobie nawzajem ufać. Że to, co zostanie wypracowane w konsultacjach, zarówno w konsultacji społecznych, będzie zaakceptowane przez radnych na przykład. I mieszkańcy będą mieli poczucie, że to, co w tym momencie wybrali, zagłosowali radni, jest pełnym odzwierciedleniem tego, jak właśnie mieszkańcy myślą. I takie przykłady tych billboardów z Bytomia pokazały tylko i wyłącznie to, że my przekornie, jak nam ktoś coś każe i mówi, że nie, to przekornie zrobimy właśnie na odwrót, niezależnie czy to ma sens, czy nie. Także my też jesteśmy takim dość przewrotnym społeczeństwem. Także najważniejsze w tym momencie jest obustronne zaufanie i no i niestety rozmowy. Można. Ja się z panią zgodzę, tylko trzeba tu jeszcze na jedną rzecz zwrócić, bo pani jako przedstawiciel trzeciego sektora, to powiem tak, bo też mam doświadczenia z trzecim sektorem, zresztą działam tam. Trzeci sektor to jest jak najmniej formalności, bo formalności zabijają inicjatywę, tak się często mówi. A znowu sektor pierwszy, bo samorząd to jest władza publiczna, tam niestety formalności muszą być. I problem w tym zaufaniu to jest to zrozumienie obu stron, że z jednej strony ruch, który jest nieformalny, tak, wymaga coś od strony, która jest strasznie sformalizowana, strasznie jak strasznie, no ale bo musi być, w pewnym sensie musi być, bo my też te wiele przepisów, które no, formalizują działanie samorządu i tej, w ogóle tej sfery rządzącej, zostało wypracowane właśnie na przykładach różnych błędów, tak. Czasami często od mieszkańców mamy taki sygnał, no a po co to taka procedura jest taka, a nie inna, no i trzeba tłumaczyć, bo kiedyś jak tej procedury nie było, to można było zrobić tak i tak.
Aha, no jasne. Ale znowu z drugiej strony, jak zbyt wiele procedur, no to inicjatywa może być zahamowana. I to ten styk, o którym pani mówi, ta budowa zaufania, no nie jest prosta. Nie jest prosta, bo z jednej strony ja też powiem, zrobimy to, ja mam taki pomysł. A ktoś ze strony tej, który ponosi za to odpowiedzialność, musi się podpisać, jakąś pieczątkę przedstawić, to powie tak, ale jak tu mi jutro przyjdzie taka kontrola, to powie, a dlaczego tak, a nie inaczej, a jak tu i tak dalej. I ten styk jest kluczowym stykiem. To wymaga czasu, żeby właśnie, tak jak pani mówi, rozmowy jak najbardziej, ale to zrozumienie musi wynikać też z tego, że ten formalizm musi istnieć, no a z drugiej strony ta strona formalna musi zrozumieć, no, że absurdalny formalizm, tylko procedury, no, zabiją inicjatywę. Szanowni Państwo, bo zbliżamy się prawie już półtorej godziny, będziemy dyskutować, więc czy jeszcze jest ktoś, kto absolutnie musi zadać pytanie, bo inaczej będzie miał niespokojny sen, więc jeszcze są dwa pytania. Tutaj pan i tam młody człowiek. Ja bym się chciał zatrzymać na króciutko nad zagadnieniem społeczeństwa obywatelskiego. Chciałem tak króciutko przedstawić moje uwagi co do tego zagadnienia. Poświęciłem już prawie 50 lat na rzecz społecznej, użytecznej pracy. W tym zagadnieniu mam wiele sukcesów, ale również wiele przykrości. Zainteresowanie się tymi sprawami społeczeństwa obywatelskiego, a już zaangażowanie się ludzi, tą działalność społecznie potrzebną, nie można załatwić jednym spotkaniem, choćby odbyło się to na tak ważnym szczeblu. No do czego trzeba zacząć, a raczej spróbować? Dla tej działalności musi być zagwarantowany sprzyjający system i odpowiedni klimat. Dla tej działalności musi być zagwarantowany sprzyjający system i odpowiedni klimat. To musi być bardzo przyjazne spojrzenie i docenienie tej działalności przez różnego rodzaju władze i instytucje. Działający w tych organizacjach członkowie powinny być otaczani szacunkiem i życzliwością ze strony tych właśnie. Ta działalność musi być dobrze rozpropagowana. Tu musi być bezpłatny dostęp do różnego rodzaju środków przekazu, celem okresowych informacji o jego pracy. Chodzi to wszystkim o dostęp do gazet miejskich, do radia, ale nie na zasadzie intruzów, lecz traktowani z życzliwością i należną pomocą. Musi być informacja na budynku, w którym ta organizacja działa. Na podnoszone przez stowarzyszenie problemy musi być bezzwłoczna reakcja. Wtedy społeczeństwo uwierzy żartu. Będzie to bardzo trudne, bo zaniedbania w tej sferze są ogromne i znaczne. Takie stowarzyszenie potrzebuje pomocy prawnej, tak ze strony władz samorządowych, jak i wyższego szczebla, między odwagami. Panie Prezydencie, jeżeli byśmy się kiedyś zorganizowali, liczymy na Pana pomoc i patronowanie tym grupom. Mamy nadzieję, że w razie zorganizowania się stosownego stowarzyszenia Pan Prezydent nie odmówi nam swojego uczestnictwa w naszym inauguracyjnym spotkaniu. Bardzo bym serdecznie prosił. Dziękuję. Tak? Dobrze, ja, jeżeli można, Kwasiński Adam, ja chciałem zadać tylko jakiś dyskusji, bo chciałem zwrócić Państwu uwagę, że w ogóle Państwo nie podjęli jednego tematu, który jest może oczywisty, ale chyba najważniejszy, to znaczy wyborów. Ja tych ludzi wybieram. Skoro ja ich wybieram, to ja też oczekuję tego, że oni potem wezmą odpowiedzialność za to, co przegłosują, co wybudują, czego nie wybudują, w kolejnych wyborach z tego ich rozliczę. Bo jeżeli ja rozumiem budżet obywatelski, też sprowadza się do tego, że ktoś gdzieś potem te decyzje podejmuje. I tak jak tutaj Państwo się zgadzali, że no nie wyjdziemy z jednym projektem. Tak? Czyli znowu decyzję o tym, jak przeznaczymy te środki, podejmie większość. Ja już tą decyzję podjąłem. Ja ją podjąłem przy wyborach. I może też z tego względu zainteresowanie w niektórych gminach jest niskie, w niektórych wysokie, bo wszystko sprowadza się do też pewnych grup interesu. To znaczy, jeżeli ja mam małe dziecko i nie ma jakiegoś placu zabaw, to oczywiście ja oczekuję, że ktoś ten plac zabaw wybuduje. To jest gdzieś tam mój target, moja grupa, z którą ja idę. Tak? Z drugiej strony są ludzie, którzy przejeżdżają autostradą codziennie i oczekują, że będzie nowy zjazd. I ja uważam, że od tego ja wybrałem tych ludzi, żeby oni wyważyli te interesy, podjęli gdzieś tą decyzję, a ja ich potem z tego rozliczę. I tutaj pada też przykład miasta Katowice. Bo ja Państwu zwrócę uwagę, że od 20 lat w Katowicach się mówi o przebudowie rynku, tak? I ta przebudowa trwa i trwa i trwa i trwa i trwa, ale jakoś do tej pory nikt nie zmienił tych rządzących. Są gminy, gdzie się wprowadza na przykład podatek
deszczowy, czy tam deszczówkę i momentalnie ktoś to zmienia, ktoś tych ludzi rozlicza, więc może zapomniano tutaj o najważniejszym, że przymuszanie kogoś do czegokolwiek no nie ma sensu, bo tak jak dzisiaj się mówi, jeżeli jest grupa interesu, która jest w pewien sposób zorganizowana, to bez względu na to, czy są to radni opozycji, czy jest to grupa radnych rządzących, czy są to mieszkańcy, którzy są tam z jakiejś grupy zawodowej, społecznej, zainteresowani jakimś rozwiązaniem i oni działają, to jak ja rozumiem, jest to grupa interesu, która zdobywa głosy, która później tych mieszkańców rozlicza. Więc jakby ten etap w ogóle tego, że my potem wybieramy jako mieszkańcy gminy tych rządzących, został tutaj pominięty w dyskusji, bo jeszcze ostatnie zdanie, można by też powiedzieć tak, no to skoro ja mam teraz decydować o tym budżecie, to ja proponuję, żebyśmy w ogóle, żeby radni się nie zajmowali budżetem, ani też prezydent, ani w ogóle wyłączmy ten budżet w takim razie, tak? To zróbmy tak, że wybieramy radnych, którzy gdzieś podejmują uchwały, ale co do budżetu mamy wydatki szczytne, a całą resztę przekażmy mieszkańcom i co roku chodźmy i głosujmy, tak? Tylko ja oczekuję tego, że ktoś tam siedzi u góry i ktoś to analizuje i stwierdza, no tak, mam tutaj grupę taką, która chce basenu, mam tutaj grupę taką, która chce czegoś innego, natomiast ja muszę wyważyć i gdzieś podjąć tą decyzję. Oni mnie wybrali, więc ja podejmuję, biorę za to odpowiedzialność, a przy kolejnych wyborach, jeżeli to była błędna decyzja, to ktoś mnie z niej rozliczy. Tak, ja tu się z panem pozwolę nie zgodzić, bo myślę, że nie ma nic gorszego jak sprawdzanie demokracji do wyborów przez 4 lata. Otóż miasto jest taki codziennie ustanny plebiscyt i my codziennie dokonujemy takich wyborów. Tutaj rzeczywiście demokracja przedstawicielska polega na tym, że delegujemy naszych przedstawicieli, ale ci nasi przedstawiciele będą odpowiadali za większe inwestycje, zapewne wizje rozwojowe miasta. Natomiast my codziennie jednak musimy dokonywać naszych codziennych, drobnych wyborów. Nawet no, drobne przykłady, musimy zadawać jakiś ogródek wokół naszego domu o drobne rzeczy. I na tym polega budżet obywatelski. Budżet partycypacyjny, rzecz obywatelska, on dotyczy bardzo drobnych rzeczy, tych, które są pomiędzy tymi formalnymi wyborami. Bo jeśli sprowadzimy naszą demokrację tylko i wyłącznie do formalnego rytuału raz na 4 lata, czy no, to wybory samorządowe, czy parlamentarne, to właściwie to jest wybaczenie demokracji. No, demokracja się dzieje w nieustannych, codziennych demokracjach, więc budżet partycypacyjny sprzyja temu, żeby nieustannie współtworzyć miasto. To rzeczywiście w Polsce jest taka zasada, że wyborca, kiedy co drugi dzień czy co tydzień puka do niego radny i pyta, a co byś chciał, to wtedy mu mówi, a nie zawracaj mi głowy, bo ja tutaj mam inne rzeczy do załatwienia. Kiedy przychodzi po 3,5 roku, prawda, czyli pod koniec kadencji, bo zbliża się wybory i puka do drzwi i prosi o głos, to wtedy wyborca mu mówi, a gdzie byłeś przez te 3,5 roku? Także wyborca to jest takie nieznośne dziecko, które i tak źle, i tak niedobrze, więc ja też uważam, że miasto jest, w ogóle tkanka miejska jest taką specyfiką, gdzie wychodząc z domu w zasadzie tworzysz miasto. To, gdzie pójdziesz, czy wyrzucisz śmieć na ulicę, czy też nie, czy będziesz chodził na kawę do sieciówki, czy też będziesz wspierał swojego, nie wiem, sąsiada, który ma knajpę z kawą, czy i tak dalej, i tak dalej, tak? Czy pozwolisz na to, żeby centrum miast było opanowane przez banki i korporacje, które zamykają się o 17:00? I wtedy centra robią się cmentarzami, czy też wspólnie dojdziemy do tego, że warto na przykład zrobić przetargi profilowane, żeby te centra miały lokale, żeby te centra miały miejsce spotkań i tak dalej, no i tak dalej, żeby miasto żyło. Więc w tym sensie jest to dość minimalistyczny, to znaczy ja tak uważam, dość minimalistyczny projekt wprowadzania rzeczywiście demokracji do tej wrzucenia tej kartki co 4 lata. Ale z drugiej strony, bo ja też się z tym zgodzę, ale z drugiej strony chociażby taki głos świadczy o tym, że jesteśmy różni. I ja mam takie same prawo uważać, że ja chcę wybrać kogoś raz na 4 lata i niech on robi, a mnie to w ogóle nie interesuje, za 4 lata go pójdę rozliczyć, a mam równie dobrze takie same prawo codziennie tego kogoś molestować. To mi obiecałeś, dlaczego tego nie robisz, tak? I dlatego, że tak się różnimy, dlatego nie narzucajmy sobie niczego z góry. No i chyba nie ma gotowych i dobrych rozwiązań, prawda? Bo generalnie zarówno i te inicjatywy oddolne są jak najbardziej pozytywne, ale też i to, o czym mówiłem, też mi się wydaje, ma jakiś sens. To znaczy, no, nie da się wskazać jednoznacznie, że wszystko powinno być inicjatywą oddolną, bo tak też nie jest, tak? Bo niestety, ale są mieszkańcy, którzy nie są zainteresowani. Może też być inaczej, tak? Ktoś jest zainteresowany jedną inicjatywą, a nie zainteresowany drugą. Też ciężko od niego oczekiwać.
żeby zawsze brał udział w tym wyborze i w tym budżecie. Ktoś sobie może nie chcieć tego słusznie wiedzieć. Nie, to a czy jeżeli mogę wejść w tą dyskusję, choć jestem prowadzący, znaczy to oczywiście pan radny ma rację, tylko pamiętajcie, że jeżeli wy się nie będziecie interesować, to deweloperzy będą się interesować, tak? Będą się interesować ludzie, którzy planują budowę takich, a nie innych inwestycji, tak? Więc jakby twoje dezinteresowanie sprawia, że inni na tym korzystają. Natomiast ten zrównoważony rozwój sprowadza się również do zrównoważonego udziału w decydowaniu o tym, jak to miasto ma wyglądać. A to, jak ono ma wyglądać, nie decyduje się raz na 4 lata. Ja uważam, że ono decyduje się praktycznie każdego dnia. No dokładnie, bo to jest ta różnica między mieszkańcem a obywatelem, czyli osobą, która współtworzy miasto, czy osobą, która tylko śpi w tym mieście. No i to jest, rzeczywiście nie możemy przesypiać i raz na 4 lata iść na wybory i zupełnie całą te procedury demokratyczne traktować do tych wyborów raz na 4 lata i traktować miasto po prostu jak sypialnię. Poruszamy się między pracą i naszym domem. Przy czym, jeżeli można, znaczy nie możemy zabronić prawa do poglądu. Tak? Jeżeli ktoś ma jakiś pogląd, to jest jego prawo i szanowni państwo, ja myślę, że tu jest kwestia pracy w czasie, zmiany pewnych przyzwyczajeń, kwestii mentalnych, ale w tej różnorodności jest siła, tak? Bo gdybyśmy wszyscy myśleli jednakowo, no to w zasadzie dyskusja nie była potrzebna. Szanowni państwo, więc półtorej godziny to jest taki czas, kiedy właśnie przychodzi moment, aby powiedzieć koniec. Ja w każdym bądź razie chciałbym podziękować przede wszystkim naszym panelistom, czyli panu wiceprezydentowi, panu radnemu Pawłowi i przede wszystkim chciałbym podziękować panu prezydentowi, że przyszedł. To jest w ogóle dobry znak, że władze przychodzą i przysłuchują się temu, jak ludzie dyskutują, jak tutaj się spieramy, jak wyrażamy różne opinie i myślę, że to jest jakby najlepszy termometr tego, że w Piekarach Śląskich jest dobra wola, żeby wspólnie o mieście i rozmawiać i potem decydować. Więc w imieniu Instytutu Obywatelskiego bardzo chciałem raz jeszcze podziękować organizatorowi, czyli Artur Madaliński, który pomógł zorganizować i przede wszystkim za życzliwość ze strony włodarzy Piekar Śląskich. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję panom, że podjęliście ten temat wspólnie z nami, bo z tej dyskusji ja celowo nie zabierałem głosu, bo oczywiście tutaj już parę lat jestem samorządowcem, kilkanaście lat w sumie. Kiedyś zdecydowałem się kandydować do samorządu z racji tego, że interesowały mnie sprawy mojego najbliższego otoczenia. Tak? Uważałem, że wiele rzeczy można zmienić, trzeba pewne aktywności wykorzystać. Potem człowiek zaczyna pełnić te funkcje i ściera się z różnego rodzaju uwarunkowaniami. To tak nie jest, że... I co chciałem wszystkim taki przekazać. Proszę państwa, czy to radni, czy prezydent, którzy zostali wybrani w tej kadencji czteroletniej, do sprawowania władzy i z tego tytułu mają pewien mandat, oni naprawdę to miasto lubią, kochają i chcą zrobić jak najwięcej dla tego miasta. Problem polega tak jak w życiu codziennym każdego z nas, że czasami więcej chcemy niż mamy możliwości, nie mówię tylko o materialnych możliwościach, ale również o prawnych i powinniśmy w takiej sytuacji umieć ze sobą rozmawiać i darzyć siebie z zaufaniem. Problemem naszej rzeczywistości polskiej jest w tej chwili chyba za mało mamy zaufania, czyli jest ta bariera, którą też tam panowie w książce próbowali określić, że jest ta władza, to jeszcze może pokutuje z poprzedniego systemu. Oni władza, tak, i my obywatele. No to tak naprawdę nie jest i radni też czują pewien dyskomfort, jeżeli w wielu tematach tak są postrzegani, a ja biorę ciężar odpowiedzialności największy na... bo jestem prezydentem, tak, i ta władza jest w Polsce tak skonstruowana, że praktycznie jednoosobowo prezydent realizuje zadania przy pomocy swoich współpracowników, no ale jak się decyduje ktoś na kandydowanie, wie jakie są warunki, no to musi to z pokorą znosić i te ciosy też przyjmować, także naprawdę uwierzcie mi, że budowanie społeczeństwa obywatelskiego nie jest rzeczą łatwą, to jest kwestia znajomości uwarunkowań, różnorodnych interesów, potrzeb, już nie mówię o uwarunkowaniach gospodarczych, lobbystycznych i tak dalej, z którymi samorządy też się zmierzają, a których przeciętny mieszkaniec w ogóle nie dostrzega.
I chciałem zaapelować wszystkim, żebyśmy, jeżeli rozmawiamy o mieście, to starajmy się przede wszystkim rozmawiać bez emocji. Bo emocje niczym nam nie pomogą. Emocje czasami zakłócają zdroworozsądkowe myślenie. W naszym narodzie jeszcze coś takiego podkutuje, z czego nie potrafimy się chyba wyzwolić. Może to jest mój osobisty pogląd, ale jesteśmy w wielu decyzjach zbyt mało pragmatyczni. I na tym tracimy. To jest kwestia i budowy tych stadionów, o których tak wszyscy się cieszyli, że mamy euro, mamy stadiony, teraz mamy problem. W wielu miastach pobudowali konkurencyjnie. My tutaj w naszej aglomeracji, czy metropolii Silesia, która jest naszą ambicją, jeżeli chodzi o zorganizowanie, a idzie nam strasznie ciężko, z uwarunkowań politycznych głównie, mamy ostatnio świeży problem, który się dyskutuje, czyli szybkie połączenie, to co pan mówił, między metropolią a lotniskiem. Mamy jedno lotnisko Pyrzowice, jest szybkie połączenie kolejowe, które od 6 lat nie umie się zrealizować. Z uwagi na to, że część mieszkańców, przez które ono ma przebiegać miejscowości, protestuje, oczywiście wykorzystują to na zasadzie konkurencji inne gminy ościenne. Mówią nie najkrótszą drogą, najszybszą, tylko bypassem jakimś tam, objazdem, bo tam będzie taniej może, a że pojedziemy 50 minut z Katowic na to lotnisko, to już nikogo nie interesuje, bo to jest irracjonalne, tak, z punktu widzenia takiej pragmatyki. A z drugiej strony, ze strony wschodniej mówią to nie, to jeszcze dalej, przez Zawiercie. Sosnowiec, Zawiercie. I tak wygląda niestety poziom debaty publicznej w skali może regionu. I na tym polega problem, żeby jeżeli ze sobą rozmawiamy, to spróbujmy zawsze pewne pryncypia ustalić, tak. A potem w kwestiach, które są oczywiście do rozważenia i pieniądze, jeżeli są jeszcze, to spróbujmy podyskutować, które z tych zadań możemy zrealizować, decydując w formie jakiegoś głosowania, na które muszą poczekać niestety, bo nie stać nas na to po prostu. A nie stać nas na to przede wszystkim w tych czasach, żeby się zadłużać i generować inwestycje, które są kosztochłonne, które następne pokolenia tak mogą spłacać. Natomiast dzisiejsza władza, która takie decyzje podejmuje, jest zadowolona, bo ma splen, bo wszyscy się cieszą. Będziemy mieć tak samo basen czy akwapark, jak mają sąsiedzi, więc jesteśmy konkurencyjni. Nie jesteśmy gorszą władzą niż ta władza w sąsiednim mieście, która to uczyniła. Także więcej zaufania do władz, proszę też więcej kontaktu z radnymi i radnych, zawsze apeluję do radnych, bo też byłem radnym, zanim zostałem prezydentem. Radny nie musi pełnić takiej funkcji wygodnej, że on tylko przyjmuje wnioski i jest przekaźnikiem, tylko niech też pełni funkcję edukacyjną, czyli niech wyjaśnia mieszkańcom, w jakich realiach ten samorząd funkcjonuje, bo przeciętny mieszkaniec tego nie wie. Dopóki ja nie zostałem radnym, proszę państwa, to ja wiedziałem, kto jest prezydentem w Piekarach Śląskich, pracowałem w innym mieście, więc nie miałem tej wiedzy. Dopiero jak się tej materii dotknie i tych warunkowań, to człowiek widzi, że w wielu zadaniach ma ręce związane. Przepraszam, że ten może taki za długi mój wywód, ale to, co mówię, to mówię zawsze z serca, bo kocham to miasto, dlatego się zdecydowałem być prezydentem, kandydować i ludzie mnie wybrali. I apeluję, żeby wszyscy mieszkańcy spróbowali patrzeć na sprawy nasze wspólne, i zadania radnych, i zadania prezydenta, i to nieważne, czy są w opozycji, czy w opcji rządzącej, czy sprawującej władzę. Przy okazji ci, co sprawują władzę, mają większą odpowiedzialność, tak? Bo zawsze się rozlicza tych, co podejmują decyzje. Łatwiej jest być w opozycji, bo można wytykać to, a jeszcze to mogliście zrobić, a tego się nie zrobili. Fajnie się rządzi każdej opozycji, znaczy się fajnie mówi, natomiast jak opozycja przychodzi do władzy, co obserwujemy w życiu politycznym, nie tylko naszego państwa, no to diametralnie się zmienia sytuacja. Bardzo jeszcze raz dziękuję państwu. Myślę, że to zainspiruje nie tylko tych obecnych tutaj z państwa mieszkańców Piekar Śląskich, którzy z troską myślą o naszym mieście, ale będzie pewnie jakiś też przekaz medialny z tego, będzie dyskusja w prasie. Będzie też na pewno, jest pan przewodniczący Rady Miasta, będzie okazja do porozmawiania o pewnych rozwiązaniach na forum komisji. Komisje są otwarte, to też przypominam, o czym wielu mieszkańców nie wie, jest swobodny dostęp. Nasza obywatelskość tak wygląda, tak przez aktywność osobistą, jak wygląda, to nad tym trzeba popracować od strony edukacyjnej, tylko mam wrażenie takie, że próbowanie wciągnięcia w obywatelskie działania już studentów, tak, czy ludzi dorosłych, to już jest trochę za późno. W naszym kraju jednak to się powinno kształtować już na poziomie edukacji podstawowej, gimnazjów, czyli w szkole. Jak już ktoś wychodzi i kończy maturę, ma maturę, to już on powinien wiedzieć, jak jest zorganizowane przynajmniej państwo, jak funkcjonuje, te instytucje funkcjonują, co można, a czego nie można, co jest obligatoryjne, a w jakim zakresie możemy suwerennie podejmować decyzje w takim, a nie ustalonym, w takim, a nie innym porządku prawnym. Bardzo dziękuję jeszcze raz serdecznie.
To ja jeszcze raz dziękuję i mogę zapewnić, że tak jak powiedziałem, pod koniec marca wydamy tą instrukcję obsługi do budżetu partycypacyjnego, więc w imieniu Instytutu przyrzekam, że paczka z publikacją trafi do pana prezydenta i radnych i mam nadzieję, że to będzie taki punkt wyjścia do tego, żeby ewentualnie pewne rozwiązania testować również w piekarach śląskich. Szanowni Państwo, dziękuję i życzę dobrego wieczoru.